uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019-2020 serdecznie witam wszystkich uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich, również rodziców, dziadków i osoby bliskie naszym najmłodszym uczniom. Witam nauczycieli, pracowników szkoły i wszystkich, którzy poświęcili swój czas, aby obejrzeć to nagranie. Dzisiaj ostatni dzień roku szkolnego. Pragnę Wam, drogie dzieci, serdecznie podziękować za to, że bardzo staraliście się sprostać wymaganiom, które stawiali Wam nauczyciele. Doceniam Wasz wysiłek i cieszę się z sukcesów. Możecie mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Czasami było trudno. Rozumiem, że jesteście już zmęczeni zdalnym nauczaniem i czekacie na wakacje. Teraz nadszedł ten moment, że możecie poczuć dumę, że udało się osiągnąć cel, zrobić to, o czym marzyliście, odważyć się, przełamać słabości, uwierzyć w siebie, zrozumieć, że razem możemy zdziałać więcej i lepiej. Dostarczyliście Waszym rodzicom i nam, nauczycielom, wiele powodów do radości, a to, co czujemy, trudno wyrazić słowami. Każdy z Was jest wyjątkowy i każdemu należy się nagroda. Wśród Was są uczniowie, którym należą się szczególne gratulacje i w tym momencie chciałabym wyróżnić te osoby. Kajetan Rąbczewski z klasy 3 B jest super matematykiem. W zeszłym roku odnosił znaczące sukcesy. W tym roku również przyniósł sobie, swojej rodzinie i naszej szkole powód do dumy. Został laureatem pierwszego stopnia Olimpiady Wiedzy Archimedes Plus Matematyka Plus. Laureatami niższego stopnia tego konkursu zostali uczniowie klasy 3 A. Alicja Łakomiak, Witold Wrzaskowski i Marcin Woźniak. Kajetan Rąbczewski uzyskał także wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur. W tym samym konkursie bardzo dobry wynik uzyskał uczeń klasy 2 A Eusebiusz Siatkowski. Wyróżnienie za szkolne sukcesy matematyczne otrzyma również Franciszek Szulkowski. Gratulujemy naszym mistrzom, a nagrody za wysokie osiągnięcia uczniowie otrzymają w dniu wydania świadectw szkolnych. Uzdolnionych matematycznie dzieci jest więcej. Dzisiaj wyróżnimy najlepszych. Wśród pierwszoklasistów mistrzami matematyki zostali Mateusz Kulczycki, Patryk Pilarski, Marta Budzińska, Szymon Michalak, Antoni Marciniak, Filip Wendland. W gronie uczniów klas drugich tytuł najlepszego matematyka otrzymali Jakub Nowak, Szymon Kaliski, Kacper Chyszpolski i Marcel Witkowski. Szkoła i dom to miejsca, gdzie człowiek uczy się pięknie żyć. Dom jest także miejscem, gdzie czujemy się bezpiecznie, szczególnie w sytuacji zagrożenia. Trudny czas odosobnienia pomagają nam przetrwać najbliżsi i książki. Ich lektura wzbogaca i kształci. Na co dzień uczyliście się, jak płynnie czytać i rozumieć różnorodne teksty. Wśród trzecioklasistów są osoby, które opanowały tę umiejętność na poziomie najwyższym. Na wyróżnienie zasłużyli Bartosz Adamczak, Maciej Gradowski i Maja Przegrodzka z 3 B oraz Nadia Majewska, Kornelia Baryżewska i Julia Kozłowska z 3 A. Gratulujemy! Każdy może być mistrzem czytania ze zrozumieniem. Wystarczy tylko systematycznie czytać i rozwiązywać łamigłówki, aby w pełni wykorzystać potencjał intelektualny, który jest w każdym z nas. Mistrzami pięknego czytania wśród uczniów klas drugich są Michalina Cecha, Julia Rzemyszkiewicz, Michalina Rogowicz i Franciszek Małysz. Najmłodsi uczniowie także mogą pochwalić się sztuką
płynnego, pięknego czytania. Na nagrodę zasłużyli Amelia Wrotecka, Gabriela Małyszko, Jakub Puzio, Amelia Król, Piotr Wrotecki i Bianka Sójka. Piękne i kształtne pisanie jest sztuką. Aby ją posiąść, trzeba poświęcić pisaniu czas i uwagę. W szkole jest wiele perełek w postaci starannie prowadzonych zeszytów. To piękne wizytówki uczniów, którzy są wzorem do naśladowania. W tym roku nagrody w tej dziedzinie otrzymają Wiktoria Myślińska, Oliwier Kamiński i Olga Kurolniczak z 3 B, Alicja Łakomiak, Bartosz Wrzesiński i Zuzanna Stróżyk z 3 A, Iga Tokarz z 2 A i Marcelina Osowicz z klasy 2 B. Mistrzów słowa pisanego szukaliśmy także wśród najmłodszych uczniów. Z przyjemnością ogłaszam, że wśród uczniów klas pierwszych najładniej piszą Maria Biadasz, Borys Grzeszcz i Oktawian Kincel z klasy 1 A, Adrian Rępiński, Marcelina Czechowska i Martyna Terlikowska z 1 B. Przez cały rok czytaliście książki i pisaliście krótkie i dłuższe recenzje. Czytaliśmy Wasze rekomendacje i zachwycaliśmy się estetyką zeszytów lektur. Autorami najpiękniejszych zeszytów lektur są Olga Kurolniczak, Maja Przegrodzka, Oliwier Kamiński i Maria Golimowska. Sportowcy z klas trzecich zajęli 1 miejsce w powiecie słupeckim w halowym turnieju rekreacyjno-sportowym. Dumę naszej szkoły przyniosła drużyna w składzie Michał Węgliński, Mateusz Mikołajczyk, Maciej Gradowski, Witold Wrzaskowski, Klaudia Maj, Antonina Król, Kornelia Baryżewska i Maria Golimowska. W szkole odbywało się wiele konkursów uczących logicznego myślenia, a także konwersacji w języku angielskim. Zwycięzcami turnieju szachowego zostali Olga Kurolniczak, Marcel Witkowski i Marta Budzińska. Konkurs języka angielskiego wygrali Maria Jóźwiak, Gabriela Pawlak i Leon Jasiński. Wśród Was są osoby uzdolnione artystycznie. Braliście udział w wielu konkursach szkolnych i środowiskowych. W konkursie plastycznym Bezpiecznie na wsi nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz, wyróżnienie otrzymała Olga Kurolniczak z 3 B. Podczas miejskich eliminacji konkursu recytatorskiego Czerwieńcie, zielęcie się słowa sukces odniosła uczennica klasy 1 A Lenka Kędziora. Szkolną chlubą są artyści zespołu teatralnego Gumisie, którzy co roku z sukcesem reprezentowali nasze miasto na krajowych konfrontacjach teatrów dziecięcych. Artyści z zespołu teatralnego Gumisie to Kornelia Baryżewska, Julia Kozłowska, Antonina Król, Anna Krysińska, Nadia Majewska, Alicja Łakomiak, Maria Golimowska, Julia Szkudlarek, Franciszek Szulkowski, Witold Wrzaskowski i Amelia Ziarniak. Gratuluję wszystkim rodzicom wspaniałych dzieci i dziękuję za wysiłek i za współpracę. Grono edukatorów powiększyło się. Zdalne nauczanie wymusiło większe zaangażowanie rodziców w edukację dzieci. Współpraca z Państwem jest teraz na najwyższym poziomie. Efekty naszych wspólnych działań znacząco wpłynęły na jakość kształcenia. A dzięki Państwa życzliwości i nauczycielskiej pomysłowości, edukacja w tych trudnych czasach była nie tylko efektywna, ale mam nadzieję także przyjemna. Koleżankom i kolegom nauczycielom dziękuję nie tylko za ogrom włożonej pracy, ale przede wszystkim za to, że na co dzień, mimo że zdalnie, byliście dla Waszych uczniów dostępni od rana do wieczora.
Dziękuję władzom samorządowym. Zrozumienie edukacyjnych potrzeb, gotowość do pomagania w pokonywaniu pojawiających się problemów bardzo usprawnia pracę szkoły i daje poczucie bezpieczeństwa. Przekazane szkole laptopy bardzo się przydały, pozwoliły zlikwidować bariery edukacyjne. Wszyscy uczniowie mieli dostęp do internetu i mogli bez przeszkód korzystać ze zdalnego nauczania. Drogie dzieci, nadeszły wakacje, czas wypoczynku i beztroskiej zabawy. Wszystkim Wam i Waszym bliskim życzę dużo zdrowia i powrotu do normalności, do życia wolnego od zagrożeń, wirusów i ograniczeń, które sprawiają, że tęsknimy za przyjaciółmi. Udanych wakacji, dobrego wypoczynku i do zobaczenia we wrześniu. Dziękuję. Szanowna Pani Dyrektor, drodzy Państwo, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy obsługi i administracji szkoły, drodzy uczniowie, szanowni rodzice. Za nami kolejny rok szkolny, który był, myślę, dla nas wszystkich okresem trudnym. Z powodu pandemii szkoły zostały zamknięte w miesiącu marcu. Lekcje odbywały się w sposób zdalny. Myślę, że wszyscy zetknęliśmy się z nowym systemem nauczania, którego musieliśmy się uczyć, zarówno nauczyciele, wy uczniowie, jak i wasi rodzice. Dlatego w sposób szczególny i wyjątkowy chciałbym również podziękować całej społeczności Słupeckiej Jedynki na czele z panią dyrektor Grażyną Makowską za współpracę w minionym roku szkolnym. Gratuluję tych wszystkich osiągnięć, które stały się udziałem indywidualnych uczniów, ale również były osiągnięciami Słupeckiej Jedynki jako całej zbiorowości. Szczególne słowa uznania wraz z gratulacjami kieruję do uczniów, stypendystów Gminy Miejskiej Słupca, uczniów nagrodzonych nagrodami dyrektora szkoły, jak i nagrodami burmistrza miasta. Przed nami okres wakacyjny, tak wszystkim nam potrzebny, ale dla dyrekcji szkoły, dla organu prowadzącego będzie to również czas pewnych wyzwań. Będziemy remontować boisko szkolne, pewnego takiego remontu akustycznego doczeka się sala gimnastyczna. Mam nadzieję, że sytuacja w Polsce pozwoli na rozszerzenie oferty edukacyjnej Słupeckiej Jedynki, bo mam nadzieję, że we wrześniu ruszy wreszcie słupecka pływalnia, z której będziecie mogli również korzystać podczas lekcji wychowania fizycznego. Także to są takie zadania, które wraz z dyrekcją szkoły sobie narzuciliśmy na okres wakacji, który przed nami, i życzę, aby dla Was, dla nas wszystkich był to czas tak potrzebnego odpoczynku, czas niezapomnianych wrażeń, ale żeby był to okres również bezpieczny dla Was i dla Waszych najbliższych. Życzę, aby w tym okresie naładować tak potrzebne nam wszystkim akumulatory, żebyśmy emanowali na przyszłość energią i spotkali się już w murach szkoły bez konieczności zdalnego przekazu we wrześniu bieżącego roku. Wszystkiego dobrego, udanych wakacji. Witam wirtualnie wszystkich z okazji uroczystego zakończenia roku szkolnego. Szanowna dyrekcjo, drodzy nauczyciele i wychowawcy, pracownicy obsługi, drodzy rodzice, kochani uczniowie. Myśląc o zakończeniu nauki, początku wakacji, wyobrażamy sobie uroczysty apel, galowe stroje, przemówienie dyrektora, nagrody, dyplomy oraz w przypadku klas ósmych ostatnie spotkanie z wychowawcami, kilka łez wzruszenia. W tym roku jest niestety inaczej. Epidemia korony bardzo nam namieszała w realizacji planu. Dziś nie ma uroczystej atmosfery i odświętnych strojów, sygnałów końca kolejnej klasy. Ósmoklasiści żegnają się z nami po 8 latach nauki w tych murach i zaczną nowy rozdział w swoim życiu. Serdecznie Wam, kochani, gratuluję i życzę, byście dostali się do swoich wymarzonych szkół. Drugi semestr roku szkolnego był niewątpliwie trudny dla nas wszystkich. Dla Was, drodzy nauczyciele, bo przygotowanie lekcji online wymaga dużo czasu i pracy. Dla nas rodziców także, ponieważ jesteśmy niezbędni w procesie edukacji zdalnej. Czasem ze względu na problemy techniczne
a częściej w przypadku młodszych dzieci, które po prostu potrzebują asysty podczas nauki. Również dla Was, drodzy uczniowie, nie był to łatwy czas. Sama słyszałam. Choć gdyby ktoś rok temu powiedział do Was koniec z chodzeniem do szkoły, pewnie większość skakałaby ze szczęścia. A teraz oddalibyście wszystko, żeby wrócić do normalności. Z miłą chęcią usiedlibyście w szkolnej ławce i pouczyli się na normalnych lekcjach. Znów spotkać się z kolegami i koleżankami z klasy face to face, pogadać, pograć w piłkę. To było ostatnio największe Wasze marzenie. Nie wszyscy dobrze czują się w pracy tylko z komputerem, jednak potrzebują kontaktu fizycznego ze swoim przewodnikiem, nauczycielem czy przyjacielem. Dlatego pragnę wszystkim nauczycielom, wychowawcom serdecznie podziękować za sprawne przeprowadzanie zajęć i słowa otuchy, które przekazywaliście swoim uczniom, za cierpliwość i wyrozumiałość, które sprawiły, że łatwiej nam wszystkim było przez tę pandemię przejść. Dziękuję dyrekcji za sprawne organizowanie pracy szkoły, za reagowanie na wszelkie problemy związane ze zdalnym nauczaniem, bo na pewno było ich wiele, my w ogóle tego nie odczuliśmy. Dziękuję. Wyrażam także wdzięczność za wspieranie wszelkich inicjatyw Rady Rodziców, choć w tym roku szkolnym było ich niewiele. Dziękuję wszystkim rodzicom za dokonane wpłaty na Fundusz Rady Rodziców. Dzięki Państwa zaangażowaniu i współpracy było możliwe zakupienie nagród dla najlepszych uczniów, przeprowadzenie kiermaszu świątecznego, wsparcie dzieci reprezentujących szkołę różnego rodzaju, konkursach, występach czy przeglądach. Bardzo dziękuję za wszelkie wpłaty na cel poprawa akustyki sali gimnastycznej, a już w wakacje rozpoczną się prace właśnie z tym związane. Wielu inicjatyw zaplanowanych na drugie półrocze nie udało się zrealizować, ale wszystkie plany przesuwamy na przyszły rok. W tym miejscu szczególnie chciałabym podziękować pani Ani Kobylarek z sekretariatu, bez której trudno byłoby wszystko rozliczyć i podsumować. To ona dba o nasze finanse co do grosza. To tylko część działań z zakresu Funduszu Rady Rodziców. Liczymy na dalszą Waszą pomoc w nowym roku szkolnym. Pamiętajmy, że wspólnie tworzymy szkołę dla naszej młodzieży. Dziękuję również personelowi szkoły za utrzymanie porządku i warunków sprzyjających naszym dzieciom. Kończąc, życzę wszystkim dużo zdrowia i udanych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu. Pozdrawiam serdecznie.
za tatą, który przebywa na kwarantannie. Kiedy wreszcie odwiedzę babcię? Niech się zacznie normalna szkoła. Marzenia są bez znaczenia. Koronawirus nadal trwa. Kłódka dawno zamknięta, a klucz do niej zardzewiał i się nie przekręca. Żeby coś się zmieniło, żeby mogło się zdarzyć, trzeba marzyć. Zamiast dmuchać na zimne, na gorącym się sparzyć. Z deszczu pobiec pod rynnę. Trzeba marzyć. Może basen. Może koty. Thank you.
Thank you.